Laserowe usuwanie tatuażu. Zobaczymy. OS. W życiu nie widziałem, żeby ktokolwiek używał takiego znieczulenia przy laserowym usuwaniu. Po pierwsze, nigdy nie możemy używać żadnego znieczulenia podczas zabiegu laserowego usuwania. Po pierwsze, nie będąc lekarzem, nawet takiej emli nie możesz podać z tego względu, że emla jest lekiem na receptę. Nie będąc lekarzem, absolutnie nie możesz tego podać. Po drugie, znieczulenie działa na dwa sposoby. Po pierwsze, obkurcza naczynia krwionośne, a po drugie, odpycha całą wodę z organizmu z tego miejsca. Więc jest zdecydowanie większa szansa, że doprowadzimy do poparzenia i skrzywdzimy skórę klientowi. Po drugie, mamy takie coś jak maksymalny obszar i powierzchnię, jaką jesteśmy w stanie usuwać na jednej sesji laserem. To jest 1/4 strony A4. Więc teoretycznie nawet jesteśmy w stanie usuwać komuś tatuaż z całych pleców naraz, pod warunkiem, że to będzie kontur i całościowo to tak zmieścimy w tej 1/4 strony A4. Ale tutaj jest tego stanowczo zbyt dużo. Może to grozić tym, że zostanie tak dużo pigmentu uwolnionego do naszego organizmu, że wyląduje ktoś w szpitalu pod kroplówką lub może się to nawet skończyć gorzej, bo jeśli będzie w przypadku takim obniżona odporność organizmu lub wręcz nawet w ogóle jej może nie być, w skrajnych przypadkach nawet się może skończyć śmiercią. Więc absolutnie tak nie robimy. Trzymamy się określonych powierzchni, nie stosujmy znieczuleń. To nie jest ból, to jest dyskomfort. Tak więc nie usuwajmy, jak na tym filmiku.